Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach złoty utrzymywał dotychczasowy przedział wahań 4,22-4,25. Początkowo walutę naszą osłabiały nie tylko czynniki globalne, ale tym razem na rynku pojawiały się też gołębie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, negatywnie wpływających na kondycję polskiego złotego. Nawet mocne dane o PKB, potwierdzające korzystną sytuację polskiej gospodarki, nie zdołały istotnie wesprzeć popytu na złotego. Dopiero piątkowe doniesienia z rynku pracy wyhamowały jego przecenę, powodując, że w poniedziałek wraz z solidnymi danymi realnymi kurs euro-złoty spadł chwilami poniżej 4,23, nadal pozostając jednak w przedziale wahań budowanym od połowy października bieżącego roku. W pierwszych dniach ubiegłego tygodnia złoty tracił w wyniku rosnącej awersji do ryzyka spowodowanej serią słabych publikacji dotyczących chińskiej gospodarki. Ta bowiem jako największa spośród zaliczanych do rynków wschodzących jest zarówno swego rodzaju barometrem globalnej koniunktury, jak i głównym moderatorem globalnego sentymentu inwestycyjnego dla tej kategorii rynków. Z tego względu euro-złoty silnie reaguje na sygnały spowalniania chińskiej gospodarki oraz zmiany kursu dolar-juan. W zeszłym tygodniu rozczarowały dane monetarne. W październiku podaż pieniądza M2 w skali roku spadła w Chinach do 8,8% z 9,2% we wrześniu. Obniżeniu uległa też wartość zaciąganych w juanie kredytów. Następnie okazało się, że do 6,2% spowolniła październikowa produkcja przemysłowa, a do 10% sprzedaż detaliczna. Wcześniej rynki otrzymały też niepokojące informacje o handlu zagranicznym Chin, który pokazał niższą od oczekiwanej nadwyżkę i to zarówno w ujęciu dolarowym, jak i jenowym, co było efektem słabszych wyników w eksporcie. Spadł też import ropy naftowej do Chin, obecnie notujący najniższe poziomy od roku. Niższe zapotrzebowanie na ropę naftową w Chinach kładzie się cieniem na notowaniach tego surowca na światowych giełdach, co przez efekt koszykowy negatywnie wpływa na notowania polskiego złotego, pomimo że nie jesteśmy importerem tego surowca. W ostatnich dniach negatywnie na naszą walutę wpływały też gołębie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. W zeszłym tygodniu o możliwej konieczności utrzymania stóp NBP na niezmienionym poziomie w perspektywie końca przyszłego roku mówili zarówno Grażyna Ancyparowicz, jak i Jerzy Kropiwnicki. Szczególną uwagę warto jest zwrócić na wypowiedź Kropiwnickiego, który wcześniej wyrażał obawy, że wysoki wzrost płac może przełożyć się na przyszłą inflację, wzmacniając oczekiwania rynku na zacieśnienie polityki monetarnej w przyszłym roku. Teraz jednak nie sądzi on, aby taka sytuacja miała miejsce i aby w przeciągu najbliższego roku Rada zmuszona była podjąć decyzję o podwyżce stóp procentowych. Wydaje się więc, że prezes Glapiński jeszcze długo będzie miał za sobą zdecydowaną większość w Radzie, co nadal nie będzie sprzyjało złotemu. Pomimo solidnych danych jest więc mało prawdopodobne, aby doszło do szybkiego zwrotu w Radzie w kierunku jastrzębich akcentów. Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie im mocniejsze są publikacje dotyczące amerykańskiej gospodarki, tym rynek wyżej wycenia grudniową podwyżkę stóp przez Fed. W zeszłym tygodniu uwagę zwracały m.in. dobre październikowe dane inflacyjne, szczególnie dotyczące inflacji bazowej, a jeszcze mocniej zaskakujące impuls sprzedażowe oraz solidne produkcyjne. Utrzymanie pozytywnych tendencji w amerykańskiej gospodarce będzie niewątpliwie napawało optymizmem przed wstępnymi szacunkami dotyczącymi tempa wzrostu za czwarty kwartał, które w głównej mierze zależy od dynamiki konsumpcji prywatnej. Solidne tempo wzrostu gospodarczego wraz z rosnącą inflacją sprzyjać będą zaś kolejnym podwyżkom stóp przez Fed po oczekiwanej grudniowej. Biorąc pod uwagę, że są to czynniki, które wpływają na krajowy rynek walutowy nie tylko teraz, ale ich negatywną siłę oddziaływania złoty odczuwać będzie też w kolejnych okresach tego roku i przyszłego roku, widać, że perspektywy dla naszej waluty nie są najlepsze. Zważywszy, że czeka ją jeszcze negatywny bodziec ze strony oczekiwanego uchwalenia reformy podatkowej w Stanach, co choć należy łączyć ze wspomnianym przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, to jednak skokowo może osłabić waluty rynków emerging markets. Nie zmieni to jednak faktu, że polska gospodarka rozwija się i nadal będzie się rozwijać. Zeszłotygodniowe dane o zatrudnieniu potwierdziły utrzymujący się pozytywny trend na rynku pracy. W październiku średnie zatrudnienie wzrosło o 4,4%. W nieprzeciętnym tempie 7,4% rosną zaś wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. W rezultacie w październiku realny fundusz płac wzrósł w skali roku o 9,8% wobec 8,4% we wrześniu, co daje najwyższy wynik od 2008 roku.
W ocenie ekonomistów banku ten mocny wzrost funduszu oznacza, że dynamika konsumpcji prywatnej na początku czwartego kwartału powinna pozostać zbliżona do szacowanych przez nich w trzecim kwartale 5%. Nie zawiodły też produkcja przemysłowa z październikowym wzrostem do poziomu 12,3% i budowlano-montażowa z wynikiem na poziomie 20,3%, jak również sprzedaż detaliczna z dynamiką wzrostu na poziomie 8%. Dane wskazują na bardzo dobre rozpoczęcie czwartego kwartału. Produkcja przemysłowa wzrosła bowiem powyżej średniej z trzeciego kwartału, podobnie jak sprzedaż detaliczna, choć ta w nieco mniejszej skali. Produkcję napędza rosnący zarówno popyt wewnętrzny, jak i zewnętrzny, zaś sprzedaż rośnie za sprawą nasilającej się konsumpcji gospodarstw domowych. Bardzo dobry początek kwartału może zatem wskazywać, że dynamika PKB w ostatnim kwartale 2017 roku utrzyma się blisko poziomu odnotowanego w trzecim kwartale. W piątek poznamy jeszcze październikową stopę bezrobocia w Polsce, której oczekiwany wynik na poziomie 6,7% znajdzie się już pod wpływem obniżenia wieku emerytalnego. Można jednak oczekiwać, że złoty, kolejne solidne dane dotyczące polskiej gospodarki, może nadal przyjmować łagodnie, pozostając głównie pod wpływem czynników globalnych. Ostatnie posiedzenie FOMC potwierdziło, że bank jest nastawiony na kolejne podwyżki stóp w tym i w kolejnych latach, a dodatkowo spodziewamy się, że taki scenariusz potwierdzi opublikowane w środę minutes z ostatniego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego. To wraz z prognozowanymi solidnymi danymi dotyczącymi zamówień na dobra trwałe i wysokim amerykańskim wskaźnikiem PMI powinno umacniać dolara, jednocześnie negatywnie wpływając na złotego, któremu dodatkowo nie będzie sprzyjać zaostrzająca się sytuacja polityczna w Niemczech. A tymczasem to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.